Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Chyba po roku pręgierz znowu wraca. Ja za nim nie przepadam, wy wręcz przeciwnie. I właśnie w zeszłym roku nagrałem odcinek pod tytułem Czego nie wie strefa czytacza, w której polemizowałem chyba z najbardziej znanym męskim vlogerem literackim, jednym z najbardziej znanych w ogóle na polskim booktubie. Film ten cieszył się u Was dość dużym powodzeniem. Wielu z Was go lajkowało, pozytywnie go odbierało. Były też głosy negatywne, ale one były w zdecydowanej mniejszości. I kilka dni temu, nawet nie kilka dni temu, chyba przedwczoraj, napisał do mnie kolega, który pisze: słuchaj, bo czytacz znowu nagrał film na ten sam temat, a było to o dotacjach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa. Znowu nagrał film na ten sam temat, nagraj odpowiedź. Ja w pierwszym momencie odpisałem, że no nie, bo ja już swoje powiedziałem. No nie widzę powodów, żeby się powtarzać. Czytacz też swoje powiedział, w komentarzach się sobie porozmawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że chyba na trochę inne pomysły mamy na promocję czytelnictwa i tyle. Ale ten film obejrzałem. No i niestety okazało się, że trzeba będzie nagrać odpowiedź i trzeba będzie pewne rzeczy naprostować, bo niestety chyba trochę zabrakło znowu researchu i wiedzy na niektóre z tematów. Tak więc zapraszam, pręgierz, powrót strefy czytacza. Tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, tak i powiem to teraz, że z reguły pręgierz jest złośliwy i ironiczny, ale w tym przypadku robię wyjątek od reguły, dlatego że mam wrażenie, że z czytaczem gramy w jednej lidze, zależy nam na promocji książki, zależy nam na promocji czytelnictwa, nie ma więc co robić sobie jakiejś złośliwości czy przytyków. Może się tak zdarzyć, że powiem coś złośliwego, bo nie wytrzymam. Nie, no żartuję, jakieś tam może drobne przytyki będą, proszę się nie obrażać, naprawdę. Tak więc już do rzeczy przechodząc. Film pewnie będzie bardzo długi, więc ja Wam będę wstawiał takie fragmenty wypowiedzi czytacza. Cały jego film możecie sobie obejrzeć, będzie link na pewno gdzieś tam w opisie kanału. Ja go wrzucę, więc to nie ma, że ja tu coś ukrywam, czy wyciąłem z kontekstu, czy coś. Wszystko, do czego się będę odnosił, będzie, jest na kanale u czytacza, jest w jego filmie. Natomiast no, do konkretnych argumentów już tutaj przechodzimy. Czytacz zaczyna od mowy o podatkach, o tym, że on ma prawo się wypowiadać, bo płaci podatki, z których są pewne rzeczy finansowane i oczywiście ma tutaj 100% racji. Ma pełne prawo się wypowiadać, bo to między innymi z jego podatków właśnie finansuje się te dotacje z ministerstwa, więc gdyby ktoś to prawo chciał mu odbierać, no to ja uważam, że powinniśmy bronić, bo każdy z nas może mówić, każdemu z nas może się nie podobać to, na co idą pieniądze i mamy prawo do wypowiedzenia się. Tutaj jedna uwaga do libertarian, bo pewnie się tacy pojawią. Słuchajcie, ja rozumiem, że ktoś może uznać, że w ogóle dotacje są złe. Okej, w porządku, tylko żebyście mnie zrozumieli. Ja polemizuję z filmem człowieka, który twierdził, takie przynajmniej odniosłem wrażenie, że dotacje jako takie, pomoc od państwa, sama w sobie nie jest zła. On tylko krytykuje konkretne przykłady tej pomocy i rozwiązania różnego rodzaju. Więc jakby nie piszcie mi tu, że hurdur, podatki to zło, bo to nie na temat będzie zwyczajnie, tak? Tylko tyle.
Tak więc zgadzam się z czytaczem, chociaż nie wiem, czy ma sens to podkreślanie, że ludzie w Polsce to biorą 500+ i nie wiedzą, kto na nie płaci, bo to nie znają się na ekonomii, a w jakimś tam badaniu zrobionym przez na temat wyszło na to, że 60% ludzi czy ileś myśli, że 500+ jest finansowane przez firmy. Biorąc pod uwagę, jakie jest w Polsce opodatkowanie firm, to wcale nie jest takie do końca głupie. Ale no nie do końca taka retoryka ma sens, bo przypominam, że po pierwsze napędza poparcie partii rządzącej, a chyba nie o to czytaczowi chodzi. Po drugie, skoro już tak się czepiamy szczegółów, to polski rząd i w ogóle rząd nie ma pieniędzy tylko i wyłącznie z podatków, bo ma pieniądze tak na przykład z licencji na wydobycia, ma pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, ma pieniądze z eksportu, z importu, więc no nie tylko podatki. Oczywiście w większości przypadków to są podatki, ja tego nie neguję, no ale jak już mamy się takich szczegółów czepiać, to tak, no nie ma sensu chyba taka retoryka. Ale co do zasady, oczywiście się zgadzam, jeżeli płacę podatki, to mam prawo mówić, czy mi się podoba to, na co one idą, czy nie. Numer 3. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, które otrzymało 206 tysięcy złotych na ogólnopolskie targi wydawców katolickich. Drugie ćwierćwiecze. Nowoczesna oferta dla czytelników książek religijnych. Tak. Na 3 miejsca już 2 pierwsze są związane z religią. Tak. Oczywiście ja jestem przeciwnikiem promowania targów katolickich, bo uważam, że skoro nie są promowane inne targi książki, to nie powinny być promowane targi religijne. A poza tym mam takie pytanie, oferta dla czytelników książek religijnych, czy ta oferta książek religijnych otwiera się jednak na coś więcej niż tylko pozycje katolickie, czy też jest tylko jedyna i słuszna religia w naszym kraju? Nie będę na temat religijny się wypowiadał, naprawdę lepiej nie. Czytacz większość swojego filmu poświęca omówieniu konkretnych inicjatyw, które pieniądze dostały za mało albo za dużo jego zdaniem. I teraz on idzie od góry, czyli od tych, które dostały najwięcej, do tych, które dostały mniej. Mam wrażenie, że w tej wyliczance kogoś pominął jakąś inicjatywę, ale mogę się mylić. To zresztą nieistotne. No i stwierdza, że pierwsze te trzy najbardziej dojne, w cudzysłowie, czyli te, które dostały najwięcej, to są, dwie z nich są inicjatywami religijnymi. I to jest moim zdaniem pierwsze nadużycie, bo o ile może mi się nie podobać, że wydawnictwo Biały Kruk dostało całkiem sporo pieniędzy na kampanię promującą czytelnictwo książek patriotycznych, czy też patriotyzm przez czytelnictwo, bo to jakieś wydawnictwo, no takie mniej znane, podejrzewam, że to mogło pójść po znajomości. Pytanie brzmi, czy oni się z tego wywiążą, czy nie, bo to jest dla mnie najistotniejsze. A to, że oni w swojej ofercie mają książki religijne, to nie znaczy jeszcze, że są związani w jakikolwiek sposób z Kościołem i religią, bo przypominam, że w Polsce 10% książek wydawanych, około 3,5 tysiąca tytułów rocznie, 9% dokładnie, około 3,5 tysiąca tytułów, to są książki religijne. To jest, zdaje się, trzeci filar naszego rynku wydawniczego, więc praktycznie każde wydawnictwo będzie takie książki miało w swojej ofercie. Ale to jest nieistotne. Nas najbardziej interesuje tutaj trzecie miejsce, do którego czytacz ma najwięcej chyba zastrzeżeń, miał w zeszłym roku, ma je teraz, czyli targi wydawców książki katolickiej, czy targi wydawców katolickich. I teraz tak, nie rozumiem za bardzo tego argumentu, że nie dostają inne targi. To jest albo przejęzyczenie, bo zobaczycie za chwilę, że czytacz będzie omawiał dotacje na kolejne targi i będzie ich tam całkiem sporo, ale chyba chodziło mu o targi innej książki religijnej niż tylko katolicka, jeśli dobrze rozumiem. Więc dwie sprawy. Po pierwsze, nie wiem, czy takie targi istnieją. Prawdopodobnie może robią coś prawosławni na małą skalę. O buddystach nie słyszałem, żeby cokolwiek robili takiego. Co do Żydów, to rzeczywiście w ramach kultury żydowskiej pewne rzeczy się robi. I tutaj można by się było oburzyć, no bo rzeczywiście Fundacja Judaika nie dostała dotacji w tym roku. Nie wiem, czy w zeszłym też dostała. Ale Fundacja Judaika dostała dotację z innej transzy, z transzy na literaturę, nie na promocję czytelnictwa, tylko na literaturę, czyli na wydanie i prawdopodobnie też, bo to na 2 lata rozłożone, na promocję jednej ze swoich książek dostali około 17 tysięcy, więc nie jest też tak, że tylko i wyłącznie
Kościół dostaje. A czy wydawnictwa związane z Kościołem, bo to w ogóle nie jest Kościół, tylko to są jakby ludzie, którzy się uważają za katolików, działają w ramach Kościoła, czy wydawnictwa związane z Kościołem katolickim miałyby nie dostawać pieniędzy dlatego, że nie zgłosił się do tego projektu przedstawiciel żadnej innej religii, ani ktoś, kto chciałby promować jakąś inną religię, bo w przypadku Żydów to mówimy o kulturze w ogóle żydowskiej, nie tylko o religii, to jest znacznie szersze tutaj, Fundacja Judaika. A nie, przepraszam. Nie, no był, rzeczywiście był jeden wyjątek. Była inicjatywa promująca rodzimowierstwo, która odpadła na ocenie formalnej. Nawet wniosku nie byli w stanie przedłożyć. Więc to nawet nie była inicjatywa rodzimowierców, tylko jakiejś biblioteki. Więc ja tego zarzutu w ogóle nie rozumiem. No, jeśli ktoś się nie zgłasza, nie wiem, czy Taczu, ty jesteś protestantem, czy tam ateistą, czy kim, no to zachęćcie jakąś organizację. Ja nie mówię, że ty masz to robić, ale zachęćcie jakąś organizację. Może niech się zaczną zgłaszać po te dotacje na promocję czytelnictwa. Tylko obawiam się, że no niestety te inne organizacje religijne nie mają aż takiej oferty książkowej, no może poza prawosławiem i Żydami, aż takiej oferty książkowej, żeby można to było w jakiś sensowny sposób zrobić. Teraz druga sprawa. Czy czytacz pyta, czy na targach wydawców książki katolickiej jest miejsce na książki innych religii? Jest. Oczywiście, że jest. Ja o tym mówiłem w poprzednim filmie. Była taka afera parę lat temu, że przyszedł pewien bardzo znany polityk i żądał usunięcia jakichś książek protestanckich i został usunięty z tych targów. Znaczy go wyproszono. Tak więc są książki napisane przez protestantów. Nie wiem, czy w tym roku będzie. W zeszłym roku chyba ich nie było, ale jest bywało wydawnictwo Media Rodzina, które jest wydawnictwem protestanckim. Nie dam sobie ręki uciąć, ale postaram się w tym roku sprawdzić. Wydaje mi się, że jest dużo książek związanych z judaizmem. Znaczy nie jakoś bardzo dużo, ale są książki chyba związane z judaizmem i to nie mam na myśli tych krytycznych, tylko takich ogólnych o wiedzy. Co więcej, słuchajcie, co więcej, ja wam tutaj już zaraz pokazuję. O, proszę, co sobie kupiłem? Pokazywałem, wrzucałem na kanał, proszę. Władysław Broniewski. Książka wydana przez Wybór i Wstęp Jacka Podsiadło. Katolicka bardzo. Podsiadły nie kupiłem, to Mikuła był. Eliade, Sacrum Mit Historia. No, ludzie, no, to jest oferta wielu wydawnictw. Są tam książki dla dzieci, są albumy. No, nie wierzę w to, że przyjdzie ktoś, kto nie będzie miał, nie wiem, jakichś książek atakujących religię i on tam nie zostanie wpuszczony. Bo będzie, nie wiem, protestantem prawosławnym czy kimkolwiek innym. Nie chce mi się w to wierzyć. Serio. Miejsce piąte, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego. 180 tysięcy złotych na program telewizyjny Kronos. I tutaj dla mnie jest taki jeden absurd. Program telewizyjny Kronos, który emitowany jest notabene w telewizji polskiej. TVP Kultura, dokładnie rzecz ujmując. Ostatnio na media publiczne, czyli w większości na TVP, rząd przeznaczył 2 miliardy złotych w ramach zadośćuczynienia za tych niedobrych Polaków, którzy nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Uprośćmy to. Maksymalnie to uprośćmy. Pan Gliński, czyli minister kultury i dziedzictwa narodowego, który wywodzi się z rządu obecnie nam miłościwie panującego, rządu, który, no, można powiedzieć, jest właścicielem TVP, dał na to TVP 2 miliardy. Teraz ten sam rząd z dobrego serca chce komuś pozwolić zrobić program w tej telewizji i daje temu komuś pieniądze, żeby ten ktoś jeszcze mógł do tego TVP dorzucić. Rozumiecie, o co chodzi? To jest sytuacja kuriozalna dla mnie, bo jeżeli rząd ma, powiedzmy to sobie, we władaniu telewizję publiczną, to w takim momencie, kiedy przychodzi jakaś inicjatywa wartościowa, kiedy jakiś program można stworzyć naprawdę dobry, to czy to nie powinno polegać raczej na tym, że słuchajcie, daliśmy już 2 miliardy na telewizję, więc możemy z tego uszczknąć i powiedzmy zasponsorujemy my sami z tego, co już zostało dane tej telewizji, ten program. Nie.
lepiej dodać kolejne pieniądze, żeby kolejne 180 tysięcy trafiło do mediów publicznych. Mediów, dla których największą sensacją jest to, że Kinga Rusin była na imprezie w Hollywood i że zachowała się w taki czy inny sposób. To jest poziom TVP. Poziom, w którym my cały czas inwestujemy 2 miliardy złotych plus dodatkowe pieniądze nawet z promocji czytelnictwa idą do tego bagna, zamiast na przykład na onkologię. Dobrze, teraz mamy Telewizję Polską, która będzie się w tym filmie czytacza przewijała dosyć często. Na początek dwie sprawy. Po pierwsze, to nie jest tak, że minister sam przeznacza pieniądze, tylko on ma ludzi od tego, którzy się zajmują rozpatrywaniem takich projektów, chociaż pewnie też jakieś tam zdanie ma, no, swoje propozycje też na pewno wrzuca. Więc jak się tworzy takie projekty, albo jak się je rozpatruje od drugiej strony, to się nie patrzy w ten sposób, nie ogląda się na innych. I może ktoś powiedzieć, a powinno się. Nie, no nie do końca, nie powinno się, bo to naprawdę nie wygląda tak, że siedzi grupa ludzi z ministerstwa, tutaj właśnie tutaj kombinują, myślą, komu by to dać pieniądze, a tu nagle się drzwi otwierają z buta, ktoś wpada i mówi stop, na telewizję nie dajemy, bo właśnie rząd przeznaczył na nich 2 miliardy. No nie, bo te 2 miliardy to jest inny rodzaj pomocy, na co innego idzie. Te pieniądze idą na konkretne organizacje prywatne bądź nie, też nieprywatne, które we współpracy z Telewizją Polską będą coś robiły. Pewnie jakieś pieniądze z tego zostaną w Telewizji Polskiej. Nie wątpię w to, ale to nie są dotacje dla Telewizji Polskiej, przynajmniej część z nich. Zresztą nie widziałem, żeby tam jakaś była dla telewizji, bo to by trochę mijało się z celem. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o poziom Telewizji Polskiej, no nie zgodzę się z tym, że to jest poziom żartu o Kindze Rusin. Gdyby tak było, to by znaczyło, że mamy zabawną telewizję, a nie mamy. I oczywiście mi się postawa pana Kurskiego w bardzo wielu rzeczach nie podoba. I nie podoba mi się sporo inicjatyw, które robią media publiczne, ale poziom Telewizji Polskiej, poziom mediów publicznych w Polsce to jest dla mnie przede wszystkim teatr telewizji, to są filmy z klasyki polskiego i zagranicznego kina, które ja mogę sobie obejrzeć na VOD, taniej niż na Netflixie. To są produkcje TV Kultura, którą w 90% akceptuje praktycznie wszystko, co się tam pojawia. I to jest na przykład program, który tobie, czytaczu, polecam, bardzo serdecznie ci polecam. Możesz go sobie odsłuchać w każdej chwili na stronie Polskiego Radia. Program prowadzony przez Łukasza Orbitowskiego i Piotra Goćka pod tytułem Posłowie, w którym panowie rozmawiają naprawdę w niezwykły, w świetny, w bardzo interesujący, w pełen erudycji sposób o książkach. I to właśnie na takie rzeczy idą też pieniądze i to takie rzeczy świadczą o poziomie Telewizji Polskiej, więc twierdzenie, że to jest jakieś bagno, dno i metr mułu, bo ktoś zażartował o Kindze Rusin, albo ktoś zrobił film o Zenku, a proszę sprawdzić, jakie inne filmy produkowała Telewizja Polska, to nie, to nie jest dobry argument, bo to jest tak, jakby powiedzieć, że Harry Potter jest książką o czarnej magii i o tym, jak się o złu, tak? I o złu, o Voldemorcie. Jest tak? No nie do końca, prawda? Fundacja Odzyska i Nadzieje 167 100 zł na Leopold Tyrmand Życie bez kompromisów, cykl 5 audycji telewizyjnych. Mam dwa pytania. Ponieważ tutaj przejrzawszy całe wyniki naborów, inicjatywy wspierane, które dotyczą telewizji, emisji w telewizji, czegokolwiek, to z reguły ta emisja odbywa się w TVP, więc domniemuję, że te 167 tysięcy również do telewizji publicznej ma trafić. Ale druga sprawa, jeżeli mamy promować powszechne praktyki czytelnicze, jak to zostało w uzasadnieniu programu powiedziane, to czy promocja za tak duże pieniądze jednego człowieka ma sens? Bo ilu Polaków zna Leopolda Tyrmanda? Powiedzmy to sobie wprost. Ktoś powie, ale dzięki tym pieniądzom pozna. Nie, dzięki tym pieniądzom ten Polak, który trafi na taką audycję w telewizji, zmieni kanał, bo stwierdzi, on nie chce słuchać o żadnym jakimś dziwnym człowieku, którego nazwisko nic mu nie mówi. Tyrmand? To ten, co w budce suflera śpiewał? No, błagam.
Ja rozumiem powszechne praktyki czytelnicze, ale one powinny być na tyle szeroko skrojone, żeby to nie było promowanie tak dużych niszy, tak bardzo wyodrębnionych, co nie ma szans trafić do ogółu, a nawet do jakiejś większej jego części. I to, szczerze mówiąc, zabolało mnie najbardziej, jeśli mam być szczery. Do tego fragmentu odniosę się dwojaki sposób albo w trojaki sposób, ale zaczniemy sobie od Tyrmanda. Po pierwsze, mamy trochę inne spojrzenie na czytelnictwo niż czytacz. Ja uważam, że powinno się promować rzeczy ambitne. Czytacz uważa, że powinno się promować to, co jest znane, żeby wypromować to jeszcze bardziej, żeby było znane jeszcze bardziej. Tak w największym skrócie. Więc czy Tyrmand jest niszą? Jeżeli nawet, to Tyrmand jest niszą tylko dlatego, że przez 40 lat w PRL-u nie wolno było wydawać jego książek. Zmieniło się to w latach 90. i mamy szereg wydań książek Tyrmanda. Mamy film, który, przypominam czytaczu, został zrobiony przez środowiska zdecydowanie nieprzychylne polskiemu rządowi. Film pod tytułem Pantę. Bardzo dobry film zresztą, polecam serdecznie. A co więcej, przypominam, że przecież jeszcze jakiś czas temu pupilek polskiej opozycji, pan artysta Ksawery Żuławski, przytulił spore tysiące na przygotowania do filmu będącego ekranizacją najważniejszej powieści Tyrmanda, czyli Złego. Przygotowania zrobił, pieniądze wziął, ale film nie powstał, no bo tak były dotacje przyznane. Więc nie wydaje mi się, żeby Tyrmand był niszą. A nawet jeżeli to nie jest wcale tak wielka nisza, jak się tobie, czytaczu, wydaje. Po drugie, i to mnie boli jeszcze bardziej. Drogi czytaczu, reklamujesz się hasłem czytam dla rozrywki, czytamy dla rozrywki. Fajnie. Nie wiem, czy wiesz, ale dzięki Tyrmandowi na kryminał patrzy się w Polsce w taki sposób teraz, jaki się patrzy, czyli są pisarze, którzy piszą kryminał i wchodzą na salony. Wydaje mi się, że gdyby nie Tyrmand, to byłoby to dzisiaj zupełnie inaczej. Bo nie wiem, czy wiesz, że przed wojną kryminał był uważany za taki gatunek podlejszy. Za to takie powieści gazetowe, pełne pornografii, źle napisane, źle pomyślane, bezsensownych bohaterów. Na to mało kto zwraca uwagę. Były nieliczne wyjątki, które się tam gdzieś przebijały. To była tak zwana literatura dla kucharek, takiego określenia używano. I to Zły Tyrmanda był moim skromnym zdaniem pierwszą powieścią, która na taką skalę zwróciła uwagę krytyki pierwszym kryminałem. O tej powieści właśnie pani Dąbrowska pisała, no, pierwsze pióro krytyki polskiej ówczesnej, albo drugie. Pisała, że mimo tego, że to jest kryminał, mimo tego, że to są opowieści o jakichś bandziorach, o gwałcicielach, to jak to jest wspaniale napisane. I ty deprecjonujesz człowieka, który robił dokładnie to samo, co ty, tylko w inny sposób. Właśnie wypromował, chcąc, nie chcąc, ja nie wiem, czy on chciał. Myślę, że tak. Wypromował tę zapomnianą literaturę, tę zepchniętą gdzieś do podziemia. I ty teraz o nim mówisz, że kto to w ogóle wie w Polsce, to jest Tyrmand. No to jeżeli tak, jeżeli rzeczywiście tak jest, to my powinniśmy zgodnie z twoim tokiem rozumowania wyłożyć wszystkie pieniądze na to, żeby promować właśnie takich ludzi jak Tyrmand. I druga sprawa związana z telewizją, która się też przewija u czytacza w kilku jego zarzutach co do telewizji. No, że jak to dostają filmy, które są zrealizowane dla telewizji polskiej. I tutaj wychodzi trochę, moim zdaniem, brak wiedzy na temat tego, jak się pisze projekty. Otóż, drogi czytaczu, jak piszesz projekt, to musisz wykazać w projekcie, gdzie go zrealizujesz. To znaczy, jak kręcisz film, to nie dostaniesz pieniędzy. Mówię tutaj o tego rodzaju projektach, bo ja nie wiem, jak to jest w PiS-ie. Tam może jest to trochę inaczej. Musisz wykazać, że ty ten film będziesz miał gdzie wyemitować. Innymi słowy, jak ja przygotowuję na przykład cykl spotkań, to ja muszę mieć instytucję, która mi klepnie i powie tak, to u nas to się da zorganizować, a nie, że ja u siebie w domu będę to robił. Na przykładzie, załóżmy, że czytacz tworzy film promujący czytelnictwo, życie i twórczość Remigiusza Mroza.
zrobił taki film, dostał dotację i teraz wrzuca go do siebie na YouTube'a. No, obejrzało, no, 5 tysięcy ludzi, powiedzmy 5 tysięcy ludzi. I teraz czytacz chciałby go wypromować, ale na to są potrzebne pieniądze, kolejne. No, czyli koszt z projektu wzrasta. Tym bardziej, skąd ta osoba, która rozpatruje projekt, ma mieć pewność, że YouTube na przykład to wrzuci do siebie? Że YouTube na przykład powie, a nie, bo tu, przepraszam, pan Mróz ma problem z prawami autorskimi i nie zgadzamy się na wrzucenie tego filmu. No nie ma takiej pewności. W przypadku Telewizji Polskiej, no oczywiście to jest przyklepane, oni tam pewnie zgodę jakąś dają, albo nawet no, partycypują może w jakichś dotacjach, na wynajem studia może, nie wiem, aż tak dokładnie się w te projekty nie wgłębiałem. Ale chodzi o to, że jest platforma, na której to będzie można zrobić. Nie można zrobić tego, że ja sobie zrobię film. Okej, czemu nie dostaje Polsat albo TVN? A zgłosili się? Zgłosił się Polsat albo TVN? No nie zgłosił się. No to w czym jest problem? Bo ja nie widzę dalej problemu. Miejsce 8. Gojki 3 Art Incubator. 150 tysięcy na Międzynarodowy Festiwal Literacki Sopot. Festiwale literackie to jest w ogóle coś, co ja bardzo lubię. Bardzo się cieszę, że coraz więcej takich inicjatyw na arenie polskiej jest organizowanych, że coraz więcej takich wydarzeń się odbywa. Jednakże zastanawiam się, czy taki festiwal jak Sopot, nigdy na nim nie byłem. To powiem od razu, ale poczytałem sobie na jego temat. Zastanawiam się, czy to jest na tyle duża inicjatywa, żeby aż 150 tysięcy wymagała? Nie wiem. Dla mnie to jest sytuacja wątpliwa. Miejsce 9. I tutaj będzie absurd. Fundacja Tygodnika Powszechnego 150 tysięcy również na Festiwal Konrada 2020-2022. Czyli po 150 tysięcy na każdy rok. W przeciwieństwie do festiwalu literackiego w Sopocie, Festiwal Konrada to jest jeden z największych festiwali literackich w Europie. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie, na który co roku przybywa kilkudziesięciu zagranicznych gości, który jest bardzo szeroko obchodzony, bardzo ucznie. No, każdy chyba słyszał o Festiwalu Konrada. I ta inicjatywa dostaje takie samo wsparcie jak inicjatywa, o której ja na przykład w tym roku usłyszałem po raz pierwszy. Nie wiem, dla mnie to jest troszeczkę niepojęte, że aż takie przebicie jest, jeżeli chodzi o rozdysponowywanie tych środków. Zresztą do samego rozdysponowywania środków przejdziemy zaraz. No i... Dobrze, tutaj czytacz mówi o dotacjach na festiwale i tutaj mógłbym się doczepić, że na przykład a czemu na Festiwal Konrada, jak mnie się on na przykład nie podoba, bo ja na niego nie jeżdżę, a poza tym organizuje go Tygodnik Powszechny, który jest gazetą katolicką, a my nie lubimy katolickich festiwali, to znaczy z nazwy jest katolicki, no ale jest związany z kościołem, jest, redaktorem jest ksiądz, jest, no to co? To fajnie na Festiwal Konrada, a na wydawców katolickich już nie fajnie. Dobra, ale to jest nieistotne. To jest nieistotne, bo ja mówię, ja się nie czepiam tego, że Festiwal Konrada dostaje. Moim zdaniem okej, nie mam nic przeciwko. Czytacz odnosi się też do tego, że kwoty są większe lub mniejsze, że taki duży festiwal jak Konrada powinien dostać więcej, a takie mniejsze, na przykład festiwale, które dostają podobne kwoty, mniej. Pierwsza sprawa jest taka, drogi czytaczu, tam w tej tabelce są trzy kwoty obok siebie, więc oni dostają na 3 lata w przód. Te 150 tysięcy to jest tak naprawdę 150 tysięcy razy 3 w tych dwóch konkretnych przypadkach i jeszcze tam w jakimś jednym chyba. To jest razy 3, czyli tak naprawdę Festiwal Konrada zgarnął prawie 500 000. Dlaczego ma to sens, żeby teraz dać im 150 tysięcy, a nie za następny rok też, a nie od razu dawać 500 000? Dlatego, że oni za te 150 tysięcy to sobie wynajmą salę i może zatrudnią pracowników. Myślę, że na tyle im starczy. Więc będą mieli po prostu przez 3 lata zapewnioną możliwość istnienia festiwalu, bo resztę sobie załatwią ze sponsorów. Bardzo sensowne, moim zdaniem, rozwiązanie, niż gdyby teraz mieli dostać dużo, dużo więcej. Druga sprawa jest taka. Dlaczego, bo tutaj czytacz mówi, że na przykład można dać mniejsze inicjatywy, mniej pieniędzy, a więcej osób, żeby dostało, czy więcej instytucji. Nie, nie da się. Dlaczego się nie da? Z tej przyczyny, że to nie jest tak, że tu pan minister rzuca i mówi tak, tu festiwalowi Konrada 500, a temu tylko 6. Nie.
Jak wejdziesz, czytaczu, na stronę Ministerstwa Kultury, to tam są wnioski. I w tych wnioskach każdy dokładnie wypisuje, ile chce pieniędzy i na co chce mieć te pieniądze. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale jeszcze 4 lata temu, kiedy ja się tym bardziej zajmowałem, nie było możliwości takiej, żeby ktoś dostał mniej niż wnioskuje. To znaczy, znam takie dziedziny życia, gdzie rzeczywiście jest taka możliwość. Ale to nie w dotacjach rządowych na kulturę, to w przypadku promowania firm. I to też wygląda tak, że rząd, czy tam urząd jakiś tam, nie wiem, gminy, daje ci pieniądze na konkretne rzeczy. Na to ci daje. Nie może ci na tę konkretną rzecz dać mniej niż ty chcesz, ani więcej. Ale może na przykład załóżmy, że ja chcę zorganizować jakąś tam firmę zajmującą się tworzeniem festiwali literackich w Polsce i oni mi mówią, że na samochód dostaniesz, żebyś jeździł i promował, ale na przykład nie damy ci pieniędzy na, nie wiem, budowę banerów, bo to uważamy, że to ci nie będzie potrzebne, bo ty się lepiej zareklamujesz z tych pieniędzy, które chcesz na przykład na internet. Mówię, taki głupi pomysł, nie? Więc tak to wygląda. Nie ma takiej możliwości i moim skromnym zdaniem lepiej, żeby to tak nie wyglądało, bo gdybyśmy to zrobili tak, jak to sugeruje czytacz, że tutaj rząd by decydował o kwotach, no to wtedy rząd już jest totalnym panem naszego życia i śmierci, a chyba nie o to czytaczowi chodzi, no bo minister wtedy może powiedzieć o temu 500, temu 500, temu 500, temu 6 tysięcy, tu mamy na przykład jakiś festiwal Olgi Tokarczuk, chcą 100 tysięcy, dajmy im 5. I ten festiwal potem mówi, no ale to my z tego nic nie zrobimy, dobra, to oddawajcie te 5 tysięcy, nie? I tak by to mogło wyglądać, więc nie, wydaje mi się, że ten pomysł, jaki jest teraz, jest dobry, czyli wnioskujesz o kwotę i rząd mówi, że ta kwota jest ok, dostajecie, przechodzicie. Ok, jest inna sprawa. Dlaczego większość pieniędzy zgarniają duże projekty? Zobaczmy na drugą drogę, jaką te dotacje mogłyby iść, czyli na taką drogę, jaka jest w budżetach obywatelskich czy też partycypacyjnych, gdzie mieszkańcy danego miasta decydują o tym, na co mają iść konkretne pieniądze. I no niestety jest tak, że zawsze większość pieniędzy zgarniają duże projekty. Nie znam takiego przypadku, gdzie by na przykład małe projekty, 50 małych projektów i jeden duży przeszły. Nie, z reguły to jest tak, że idzie 5-6 dużych, a resztę między sobą dzielą małe, nawet jeżeli głosuje na to całe społeczeństwo konkretne, prawda? Więc nie wydaje mi się, żeby, drogi czytaczu, to, co proponujesz, było możliwe. Inicjatyw. Najmniejsze dotacje wynoszą około 6 tysięcy złotych. Co nie jest kwotą małą. Osobiście uważam, że biblioteka jest w stanie zorganizować naprawdę fajne wydarzenie za mniej nawet niż 2000 zł. Sam jeżdżę po bibliotekach, jeżdżę po szkołach i to już od lat i nierzadko były sytuacje, gdzie powiedzmy sobie, wyimaginujmy sobie Bździnowo Dolne, pisze pani Krysia. Panie Danielu, czy zechciałby pan przyjechać na promocję czytelnictwa do naszej biblioteki? Jaka kwota i tak dalej. Więc przykładowo podaję 500 zł plus koszty dojazdu. Na co zajeżdżam na miejsce, prowadzę prelekcje i dostaję umowę, bo z reguły umowę dostaję po. Patrzę na umowie 1500. Pani Krysiu, kochana, ale tutaj jest o 1000 zł za dużo. Proszę pana, proszę podpisać, proszę się nie przejmować, pan dostanie 1500 zł, bo proszę pana, rzecz w tym, że my dostaliśmy dotację. Jeżeli my tych wszystkich pieniędzy z dotacji nie wykorzystamy, to jest bardzo duża szansa, że w przyszłym roku, bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku dostaniemy mniejszą dotację albo w ogóle. W ten oto sposób 1000 zł idzie w błoto. Na dobrą sprawę. Ja te pieniądze dostanę, ja się powinienem cieszyć, bo dostaję dużo więcej i dużo większe wynagrodzenie niż powinienem, ale z tyłu głowy mam cały czas tę myśl. Za 1000 zł przy polskich realiach można byłoby zorganizować naprawdę fajne spotkanie autorskie z jakimś ciekawym, obiecującym pisarzem. Spotkanie, które nie tylko generowałoby dodatkową możliwość zaangażowania ludzi, którzy mogliby przyjść nie na jedno wydarzenie, na jakieś spotkanie z głupim youtuberem, tylko na spotkanie z fajnym pisarzem, dwa wydarzenia do wyboru, to jeszcze te pieniądze po prostu idą w niebyt odbyt. Dla mnie to jest rzecz absurdalna. Dobra, dalej mamy znowu tam oddzielenie dotacji o złym kościele katolickim, który dostaje pieniądze, więc ja się też nie będę wypowiadał, ale mam na ten temat zupełnie odmienne zdanie, ale okej, to nie jest istotne. I przechodzimy właśnie do tej historyjki o bibliotekach. I powiem szczerze, że też, no,
Też mnie to trochę ruszyło, zwłaszcza, że temat znam bardzo dobrze, jeszcze nawet lepiej niż rynek księgarski, bo od kuchni, więc pewne rzeczy spróbuję wyjaśnić. Ja nie twierdzę, że czytacz kłamie. Nie twierdzę, że to, co on mówi, to jest nieprawda, że taka historia się nigdy nie wydarzyła. Nie. Wydaje mi się, że mogła się jak najbardziej wydarzyć, ale dlaczego? Wyjaśnię, dlaczego takie rzeczy mają miejsce. Rzeczywiście jest tak, że istnieje w Polsce taka mentalność niepozbawiona podstaw, niestety niepozbawiona podstaw, że jak się jakieś pieniędzy nie wykorzysta, to się je traci i się ich w przyszłym roku nie dostaje, albo dostaje się ich nawet jeszcze mniej. Druga sprawa jest taka, że biblioteki w Polsce są finansowane z reguły, nie licząc takich dotacji jak tutaj, są finansowane z reguły na poziomie lokalnym. Czyli jak mieszkasz na terenie, drogi czytaczu, na terenie bogatej gminy czy bogatego miasta, to taka biblioteka może sobie na więcej pozwolić. Albo jeżeli masz dobre układy z miejscową władzą, to też możesz sobie na dużo więcej pozwolić. Jeżeli masz te układy gorsze albo gmina jest biedniejsza, to możesz sobie pozwolić na dużo, dużo mniej. Ale tutaj najważniejszy jest pewien harmonogram. Biblioteki nie są z gumy. Czas pracowników biblioteki nie jest z gumy. Nie da się zatrudnić nowych pracowników, którzy by mieli coś zrobić. Więc jeżeli pojawia się taki czytacz na spotkaniu w bibliotece, na przykład pod koniec roku, i dostaje właśnie więcej pieniędzy, to wynika to z tego, że nie wciśnie się nowego spotkania. Takiego oczywiście, które byśmy sensownie przygotowali, sensownie zaplanowali, sensownie przeprowadzili i sensownie zareklamowali, bo mówimy o promocji czytelnictwa, prawda? No ale no okej, okay, no może się ten czytacz pojawił na początku roku, więc może tutaj ten argument nie miał racji bytu. Dobrze, jest jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, organizacja spotkania za 1000 zł. Tam czytacz na początku mówi o 2000, że fajną imprezę można zrobić. No, to już można. Za 1000 zł nie da się. Znaczy będą wyjątki, tak. Wiem, że będą wyjątki, będą pisarze, którzy po znajomości przyjadą na przykład za paręset złotych. Wiem, że są też tacy, którzy jeżdżą po spotkaniach bardzo często, dzięki czemu biorą mniej, ale to są wyjątki. Oni mogą akurat nie mieć czasu. Dlaczego o tym mówię? I to jest taka historia. Pomagałem pewnej bibliotece jakiś czas temu w przygotowaniu takiego właśnie projektu, serii spotkań. Nie jestem niestety upoważniony do tego, żeby mówić, o jakich autorów chodziło i nawet o jaki rodzaj literatury chodziło. Bądź co bądź, wychodziliśmy z takiego samego założenia jak mój przedmówca. Czyli chodziło nam o to, żeby nie pojawił się żaden czytacz, który powie na przykład, że ta biblioteka wydaje za dużo pieniędzy, bo za dużo wzięli sobie z tego budżetu i oni to na pewno biorą do kieszeni. Dlatego chcieliśmy to zrobić w miarę tanio, w miarę sensownie. Więc z danej dziedziny literatury, a była to dziedzina, którą czytacz lubi i promuje, i taka, na której da się zarobić, jak się jest pisarzem, nie wybieraliśmy pisarzy z tej pierwszej dziesiątki najlepiej zarabiających w Polsce, tą górę sobie odrzuciliśmy. Wzięliśmy 10 nazwisk pisarzy znanych, pisarzy też dobrze zarabiających, ale nie najlepiej, oraz takich znanych już tylko w ramach tego nurtu, o jakim mówimy. Zgadnijcie, ilu z nich zażyczyło sobie mniej niż 1000 zł? Jedna osoba. I to osoba, która nie jest kojarzona w ogóle z tym gatunkiem. Dlatego mnie to nie dziwi. Poniżej 1500 była chyba jeszcze jedna, która oscylowała w około 1500. Cała reszta to jest więcej. A do tego spotkania trzeba doliczyć przecież jeszcze plakaty, reklamę. No co, no reklama na Facebooku się sama zapłaci? Nie, oczywiście, że nie. Czasu pracowników nie wliczam, bo to rozumiem, że jest z czego innego finansowane. Więc no nie da się zrobić za takie pieniądze spotkania. Ktoś może powiedzieć, ok, ale wy możecie zrobić spotkanie z kimś mniej znanym. Dobra, Biblioteka X, przychodzi pisarka, znam tę opowieść po prostu, tak, coś takiego się wydarzyło. Przychodzi pisarka i mówi, słuchajcie, wydałam 4 książki chyba, albo 3, to taka nie tam jakaś nisza, tylko takie naprawdę popularne gatunki. Zorganizujcie mi spotkanie,
za darmo, ja tylko, żebym mogła sobie sprzedawać książki. Biblioteka mówi, super, akurat tam był chyba początek roku, czy może nawet nie. Mamy czas, mamy miejsce w grafiku, wchodzi pani tutaj wtedy i wtedy, panią wypromujemy, to spotkanie, nie ma problemu. Spotkanie promowane tak samo jak każde inne, nie przychodzi nikt. Nikt. 10 lat temu. Duża biblioteka w jednym z największych miast w Polsce. Marek Krajewski. Marek Krajewski 10 lat temu nie był jeszcze aż tak bardzo znany, jak jest teraz, ale był już bardzo znany. Spotkanie promowane tak samo jak wszystkie inne. Przychodzi 16 osób. 16 osób. Powiecie, no dobra, to nie jest tak źle. Marek Krajewski wychodzi na tą mównicę całą, rozgląda się po sali i mówi, o, sami moi znajomi. No i chwilę później spotkanie z Anną Brzezińską, organizowane w ramach festiwalu międzynarodowego, który się w tym mieście odbywał. Przychodzi tak mało ludzi, że trzeba spotkanie Anny Brzezińskiej połączyć ze spotkaniem Sylwii Hutnik, które rozrywa się akurat gdzieś tam obok, odbywa. No tak to wygląda, tak wyglądają realia pracy w Bibliotece Promocji Czytelnictwa. Sorry, no to wydanie tego 1000 na jakiegoś młodego, dobrze zapowiadającego się pisarza sprowadzi się do tego, że no nie przyjdzie nikt. Więc jaki jest sens tutaj pracę bibliotekarzy na to przeznaczać, czy promocję, jeżeli to będzie miało taki słaby odbiór? I teraz ktoś mi powie, a dobra, a w telewizji to chcesz, żeby promować tych mniej znanych. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Bo obejrzenie programu w telewizji nie wymaga wysiłku. Przyjście do biblioteki na spotkanie, zarezerwowanie sobie całego wieczoru, to już jest wysiłek. I możemy się bawić w promocję, powinniśmy się bawić w promocję niszy. Tak, tak, jak najbardziej jestem za. Ale nie tylko. Więc nie dociera do mnie ten argument. Tym bardziej, że to jest jeszcze też tak zrobione, że mamy ileś spotkań do zorganizowania w danym roku. Zostają nam pieniądze. Nie mogą nam zostać. Nie o to nawet chodzi, że my je musimy potem zwrócić, ale co my z nimi zrobimy? Dobra, to czytacz mówi na przykład, żeby zorganizować dodatkowe spotkanie. Jeżeli mamy już właśnie ustalony ten harmonogram, nie da się tego zrobić legalnie. Możemy to zrobić nielegalnie. Możemy to zrobić na przykład, ja nie mówię, żeby ukraść te pieniądze, ale wypromować czytelnictwo. Nielegalnie, nie? Prosty przykład wam podam. Nie widziałem, żeby ktoś tak robił, ale można. Robię lewe spotkanie, jako dyrektor jakiejś tam biblioteki, które się nie odbywa. Podpisuje się pod tym jakiś tam ktoś tam mój znajomy, bierze sobie 1000 zł do kieszeni, ponieważ to jest mój dobry znajomy. To on wykupuje mi za te 1000 zł promocję na przykład postów z spotkaniami innych pisarzy, czy tymi, które ja mam gdzieś tam w harmonogramie na Facebooku bibliotecznym. Czyli pieniądze poszły jak najbardziej na promocję czytelnictwa, ale chyba, czytaczu drogi, no chyba nie chodzi ci o to, żeby to robić niezgodnie z prawem. Więc po prostu musisz zrozumieć, że takie są realia pracy w bibliotece. Jeżeli ktoś ci dał więcej pieniędzy, to po prostu musiał ci dać więcej pieniędzy. To nie było żadne oszustwo, mam nadzieję, no chyba, że to był ktoś z swojej rodziny, ale nie sądzę, mam nadzieję, że nie. Bo pewnie się takie rzeczy też zdarzają. Chodzi mi raczej o to, że po prostu prawo, w jakim działamy, a którego nie da się za bardzo zmienić, bo się nie da, prowadzi do tego, że musimy się na pewne ustępstwa iść, no że nigdy nie będzie idealnie. Czy w tej kwestii można coś poprawić? Raczej nie. Teoretycznie można by było dać bibliotekom taką no, bardziej wolną rękę na organizację spotkań, ale wydaje mi się, że wtedy byłoby jeszcze więcej głosów sprzeciwu, że ktoś zrobił coś nie po naszej myśli. Dlaczego odmowy zawsze dostają wszystkie organizacje dotyczące komiksu czy fantastyki? Dlaczego ludzie, którzy lubią komiksy czy miłośnicy fantastyki, cały czas są traktowani z góry jako, no powiedzmy to sobie, gorszy sort?
Zadajmy sobie to pytanie. Nie wiem, czy ktoś z nas jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Druga. Dobra, i tak już powoli kończąc. Czytacz mówi jeszcze o dwóch rzeczach. To, co mówi o rodzicach i o tym, że to rodzice powinni promować czytelnictwo, że to rodzina, dom na początek, a dopiero potem dotacje rządowe. 100% racji, nawet 101% racji. Tutaj się zgadzamy od początku do końca. Czytacz mówi też o tym, że znowu nie dostały pieniędzy żadne projekty związane z fantastyką i komiksem. I tutaj rzeczywiście ja się z nim zgadzam. Jest tylko takie jedno małe ale. Tych projektów znowu zgłoszonych prawie w ogóle nie ma. Jest ich tam kilka. To jest jedna sprawa. Jest ich za mało, zdecydowanie. Druga sprawa jest taka, że po części jesteśmy temu winni my sami, czytelnicy, miłośnicy fantastyki. To nie jest tak już, jak było kiedyś, że to jest jakiś spisek przeciwko nam, że nie mamy możliwości dotarcia do czytelnika. No mamy. Tu chodzi trochę o coś innego. Wyobraźmy sobie takiego pana Glińskiego, który zdaniem czytacza wręcza te dotacje, chociaż to nie on to robi, no ale załóżmy, że tak. Wpada do niego do pokoju jakiś młody współpracownik i mówi: panie Gliński, może byśmy tak pod młodych coś zrobili, nie? O, dobry pomysł. Dobra, to ten, co robimy? Fantastykę. O, świetny pomysł, to sobie wygooglujmy. Polska fantastyka. Proszę, o, jest coś o Nagrodzie Zajdla. To będziemy wiedzieć, jakie imprezy, jakie książki na przykład promować. I wchodzą na tę stronę i co widzą? Kto jest nominowany do najważniejszej nagrody w polskiej fantastyce? Chodorowska, Raduchowska i Kozak już dawno nie była nominowana, no ale właśnie. Znaczy, ja nie twierdzę, że te książki wszystkie są złe. Nie są złe, ale to jest czysta rozrywka. Nawet, proszę, jest Wegner, tak, który jest na wysokim poziomie, stoi, ja go bardzo lubię. Ale ja nie uważam, że on powinien dostać dotację rządową, bo to są książki o charakterze tylko i wyłącznie rozrywkowym. Tymczasem mamy Jacka Dukaja, mamy Annę Brzezińską, mamy Radka Raka, których sami nie potrafimy wypromować. Jeżeli my sami nie potrafimy ich wypromować, tych naprawdę ambitnych naszych pisarzy, no to oglądamy się na rząd, będziemy oglądać się na rząd i będziemy czekać, aż rząd to zrobi. Chyba powinniśmy jednak zacząć najpierw od siebie, prawda? Książek. Druga sprawa, TVP. Również jeżeli chcecie sobie wspierać, jeżeli suweren na to pozwala, jeżeli mało jest głosów zaniepokojonych tym, że 2 miliardy idą na pieprzoną telewizję zamiast na leczenie raka, ja nie mam pytań, ja się z tym nie zgadzam. Na końcu czytacz mówi o onkologii. Chciałem się odnieść do tego argumentu, ale tak się akurat fajnie złożyło, że w tym samym czasie nagrał film pan Tomasz Somołyk, którego bardzo lubię i którego kanał wam bardzo polecam. I za jego zgodą wstawiam fragment jego komentarza na temat argumentów z onkologii, bo wyczerpał to wszystko, co ja chciałem powiedzieć, więc no, nic od siebie już tutaj w tym temacie dodać nie mogę. Uważam, że on to zrobił najlepiej i fajnie, jakby tam ktoś ode mnie przeszedł do niego i zasubskrybował, to bardzo bym się cieszył. Chociaż podejrzewam, że wszyscy już kanał pana Tomasza Samołyka znacie, lubicie i oglądacie, więc... Temat numer dwa, szanowni państwo, to onkologia. Onkologia to dziedzina medycyny, która świetnie nadaje się do instrumentalnego wykorzystania za pomocą pewnego uzasadnionego szantażu emocjonalnego. Uzasadnionego, bo przecież nie ma żadnej ceny zdobycie paru punktów procentowych poparcia dla danej partii politycznej. I na szczęście w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o onkologię. Tyle ode mnie, drogi czytaczu i moi widzowie. No, nic więcej chyba już w tym temacie nie powiem. Mam nadzieję, że za rok nie będę musiał nagrywać tego filmu. Mam nadzieję, że za rok będzie lepiej. Chociaż bierzmy to pod uwagę, że jeżeli mówimy o jakichś dotacjach, to zawsze, słuchajcie, znajdzie się coś, co się nam nie będzie podobało. Zmieni się władza i będą dofinansowywane takie rzeczy, które mnie się na przykład nie będą podobały. Bo zamiast na patriotyzm będą szły pieniądze na, nie wiem, jakąś edukację europejską przez książkę czy coś innego. No i co? Ja mam się teraz rzucać? Ja mam się teraz, nie wiem, filmy nagrywać? Okej, wiem, że są takie rzeczy, kiedy czasami trzeba powiedzieć nie.
kiedy są promowane jakieś akcje, które uderzają w konkretne środowiska albo w konkretne osoby, które są hejtem, zorganizowanym hejtem, obliczonym na zysk, na atencję tak zwaną, na ściągnięcie do siebie widzów, tak jak klątwa chociażby słynna, jak Golgota Piknik, jak tym podobne rzeczy. I to rozumiem, że pewne osoby się tutaj mogą czuć obrażone, mogą się oburzać, ale w tym przypadku, moi drodzy, no, myślę, że naprawdę nie ma powodów do oburzania się. No chyba, że ktoś jest libertarianinem i uważa, że podatki to kradzież. To on ma powód do oburzania się cały czas. Dobra, kończę. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.